dniach 6-7 września gdański AWF IS obchodził jubileusz swojego istnienia. Na obchody przyjechało blisko 260 absolwentów. Program dostarczył uczestnikom wielu miłych chwil. Występ zespołu Babsztyl, program artystyczny zespołu Neptun oraz pokaz gimnastyczny to tylko niektóre atrakcje przygotowane dla naszych absolwentów. Najważniejsze były jednak spotkania z kolegami, koleżankami w murach uczelni. Uważam, że impreza bardzo udana. Dopisali uczestnicy. Jest nas wszystkich razem 260 osób. Świetnie się bawią. Humory, fantastyczny nastrój, organizacja jak najbardziej również na bardzo wysokim poziomie. Wszystko absolutnie doskonale i perfekcyjnie jak zawsze u nas. Z czego najbardziej byli zadowoleni absolwenci? Myślę, że z tego, że mogli się spotkać po latach. Bardzo mocno rzeczywiście widać było, że była ta potrzeba tych spotkań, tego właśnie tych wymiany spostrzeżeń, tego oglądania wspólnych filmów, wspólnych zdjęć. Bardzo mocno ta część zapadła mi w pamięć, kiedy właśnie rzucali się sobie w objęcia i rzeczywiście bardzo mocno, dużo i tak serdecznie się witali, no i później właśnie spędzali ze sobą ten miły czas. Czego pani życzyła absolwentom naszej uczelni na przyszłe lata? Przede wszystkim zdrowia, tego, żeby byli w takiej formie dalej, w jakiej są, bo są w rewelacyjnej formie. No i tego, żeby spełniły się ich jakieś tam zawodowe plany, bo część osób przyjeżdża tutaj do nas z różnych stron, że tak powiem, świata i Polski. Mówili, że zmieniają pracę. W związku z tym życzę im powodzenia i mam nadzieję, że spotkamy się w równie dobrych nastrojach i w równie dobrej formie za następnych 5 lat. Kolejny jubileusz. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że to jest fantastycznie dożyć takiego okresu, gdzie rozpatruję się uczelnię z perspektywy 50 lat, gdzie sam to przeżywałem od początku i widzę rozwój tej uczelni, widzę emocje naszych absolwentów, studentów i widzę perspektywy rozwoju tej wspaniałej uczelni. Nasi absolwenci są rozproszeni po całym świecie, a dzisiaj się jednoczą, dzisiaj chcą być razem z władzami uczelni, chcą być razem ze studentami, chcą być ze sobą razem i pokazywać, że tworzymy ogromną siłę w narodzie. Niestety trochę mniej osób przyjechało niż się spodziewaliśmy, jeżeli chodzi o mój rocznik, ale generalnie to tak jak było 5 i 10 lat temu, wspaniała atmosfera. Ci ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, po prostu chcą tu być. Chcemy być między sobą, ze sobą porozmawiać, potańczyć, pobawić się, spotkać, powspominać przede wszystkim to, co przeżyliśmy niektórzy kilkanaście, niektórzy kilkadziesiąt lat temu na tej uczelni. Ja przyjechałam specjalnie ze Stanów Zjednoczonych autentycznie, aby uczcić ten jubileusz AWF-u świetny. Dzięki temu właśnie tutaj jestem, także dziękuję serdecznie organizatorom, naukowcom, wszystkim tym, którzy to zorganizowali i możemy to przeżywać tak jeszcze raz w sumie, tak przypominać sobie i po prostu się poznać się po tylu latach bycia młodym człowiekiem, kiedy byliśmy na AWF-ie. Jak pani wspomina AWF? O matko, jak dzisiaj jestem tutaj, to przypomina mi się ten czas, jak byłam studentką i czuję się tak samo świetnie jak niegdyś i cieszę się bardzo, że w ogóle tutaj mogę być. Bo to mnie odmładza. Czy uczelnia się bardzo zmieniła? Bardzo, bardzo. To jest taki skok. Ostatnim razem, czyli 10 lat temu, byłam też i nie widziałam takich zmian. Teraz są zmiany po 10 latach. No niesamowicie, że ja po prostu nie poznaję. Ja nie poznaję uczelni. To znaczy stołówka została, kantyna została taka sama, ale hale, możliwości rozwijania się w kierunku sportu, super. To, co ja teraz widzę, to po prostu jest dla mnie wielkie przeżycie. I nie każdy jeden żałuje, kto nie bierze w tym udziału. Naprawdę. My tutaj bywamy często, bo uczestniczymy w zjazdach, które są organizowane przez uczelnię, a 3 lata temu żeśmy sobie sami zorganizowali zjazd naszego rocznika. Także dosyć często bywam, ale za każdym razem widzę duże zmiany. Na plus, na minus? Oczywiście, no jak nie. No obiekty są wspaniałe, także to nie jest to, co za naszych czasów było, że był łącznik, parę salek, basen, na siódemce była hala sportowa,
a tutaj z każdym rokiem coś przybywa, także gratuluję. To jest już nasz trzeci zjazd, bo co 5 lat jesteśmy tutaj. I w zasadzie się nie zmieniamy. Akurat nasze towarzystwo, z którym cyklicznie się spotykamy co 5 lat, jesteśmy z różnych stron Polski. Jest bardzo sympatycznie. Jest takie piękne, tak, i młode, nic, jak wino. Myślę, że w naturze naszego zawodu lub w ogóle uczelni jest po prostu aktywność fizyczna, sport jako pasja. Czego życzylibyście sobie na przyszłe 50 lat? O matko, zdrowia! Przede wszystkim. Zdrowia. Jak będzie zdrowie, to poczucie, będzie wszystko. Tak, poczucia Uwierzcie. Humoru. Nie, zdrowie wystarczy, bo to mamy, prawda? Ale też poczucia humoru, luzu i w ogóle pozytywnego nastawienia do życia. Przede wszystkim pozytywnego nastawienia do życia. Zawsze to... ta szklanka nie jest w połowie pusta, tylko w połowie pełna. Ale i niech taki... tak zostanie. Luz taki i podejście do życia sympatyczne, miłe, z uśmiechem, bez nerwów, bez złości, bez... A ja mogę coś jeszcze dodać? Tak. To, co zrobisz dobrze, to do ciebie 3 razy wróci. A co zrobisz źle, też 3 razy do ciebie wróci. Tego się trzymaj. I to działa. Dziś mamy bal z okazji obchodów 50-lecia naszej uczelni. Jaką muzykę zaserwujesz naszym gościom? No, muzyka musi być odpowiednia dla gości, czyli odpowiednia wiekowo dobrana, a najlepiej ludzie bawią się przy takich utworach, które wspominają, kiedy byli mi piękni, młodzi, kiedy chodzili na imprezy. Uchylisz nam rąbka tajemnicy, jakie to będą przeboje? Typu latino, stare przeboje polskie, hity z ich i z moich też młodzieńczych lat. Wszystko będzie w tym stylu, lata 80. głównie, no bo to jest hit. Wszyscy jak chcą imprezy, wesela, to 80. lata. Od jak dawna jesteś DJ-em? Ha, mam taki swój sprawdzony slogan, od zawsze. Czy możesz powiedzieć tak mniej więcej, ile utworów znajduje się w twojej bazie? Nigdy nie liczyłem. Dla mnie było ważne, żeby był duży, duży wybór. Różnorodność utworów dla każdego. To jest najważniejsza sprawa, żeby znalazł się każdy człowiek, który jest na imprezie, żeby powiedział: o, fajnie, super są hity, super nagrania, fajnie się przy nich bawi. I powiem, nie będę skromny, ale powiem szczerze, że spełniam te marzenia tych ludzi i oczekiwania ich.